Dzień dobry, witajcie. W tytule transmisji dzisiaj wyświetla się soczyste usta. Soczyste usta, dziewczyny, chcę się z wami podzielić dwoma niesamowitymi szminkami, które uważam, że trzeba sobie kupić w parze, nie pojedynczo, tylko obie. Dlatego czym prędzej robię sobie makijaż, żebym mogła przejść właśnie do tych dwóch szminek. Więc pozwólcie, że nie będę gadać. Skupię się na tym, co jest do zrobienia. I żeby przejść właśnie do tych dwóch szminek, ponieważ mam nadzieję, że zagoszczą na naszych ustach na święta, bo zaraz się przekonacie, że absolutnie warto je mieć już na święta, bo są po prostu świetne. Świetne w nakładaniu, świetne w wyglądzie, świetne w noszeniu, bo są bardzo trwałe. Mają konsystencję taką matową, natomiast nie zasychają w takim sensie jak niektóre szminki matowe, że się robi skała na ustach, tylko ciągle utrzymują taką satynowość. Więc jest bardzo miło mieć je na ustach, nosić je na ustach. Zaraz już do nich, dziewczyny, przechodzę. Tylko szybciutko robię sobie to, co przed szminką zrobić należy, warto. Więc nakładam wyrównanie kolorytu skóry, ciuteńkie podkreślenie, policzka. Tak bardzo mechanicznie to robię i niezbyt mi się to dzisiaj dobrze wszystko układa, bo mam na sobie, zrobiłam sobie rano maseczkę, której nie zmyłam. A ta maseczka jest do zmywania. Więc... wybaczcie, nie skupiamy się dzisiaj na tym. Nie patrzycie na to. Dobra. Teraz, moje drogie, szybciuteńko podkreślę swoje oko, ponieważ mnie nie widać. Nie mam rzęs, nie mam brwi, nie mam ust, jak nie jestem podkreślona, podmalowana. Jak widzicie, rachu ciachu. Używam takiej paletki, którą widzicie w moich transmisjach każdego dnia. Bo ja uwielbiam mieć wszystko w jednym miejscu, pięknie ułożone, skonfigurowane kolorystycznie, że nie muszę się zastanawiać. A, nie przygotowałam się. Co i jak. Już, patrzcie jak szybko. Ja cię solę. Po prostu to jest magia. Ten pędzel. Jak szybko można sobie rozprowadzić cień. Dzień dobry, widzę, że dołączacie. Dziewczyny, zaraz przejdę do tych dwóch szminek, które się wyświetlają w zapowiedzi, w tytule, że o nich będzie. Jestem ciekawa, bo będą dwie, którą wy byście, dziewczyny, wybrały dla siebie. Czy znajdą się takie, które by się zdecydowały na obie? Ja się śmieję, że każda z nas powinna je mieć w parze. Po pierwsze dlatego, że trudno wybrać jedną z nich, a po drugie dlatego, że obie można sobie właśnie na zmianę używać i są w moim odczuciu jak najlepsza, wygodna sukienka. Taka, w której czujemy się sexy, flexi, w której czujemy naszą kobiecość, w której czujemy się atrakcyjne, która pięknie leży. Tak samo, takie same uczucia towarzyszą przy tej szmince, przy tych szminkach obu właśnie, przy każdej z nich. I już zaraz
Już zaraz, już za chwileczkę, już za momencik. Co piszecie? O, mam pani bardzo pozytywną energię. Dziękuję. O, dziewczyny, słuchajcie, w wieku 40 lat odkryłam, że teraz mam 45, prawie 6, idzie. W wieku 40 lat odkryłam, że energię naszą generujemy my sami. Znaczy możemy, jeśli o tym wiemy. I po prostu zaczęłam to robić, pracując ze swoimi myślami, ze swoim myśleniem. Jeśli Was te tematy interesują, to zapraszam, szczególnie na YouTube, na kanał Dorota Orzuk. Będzie miło, bo akurat mam takie marzenie, żeby było 1000 subskrypcji, a jest 790 ileś, 6 chyba dokładnie. Także możecie wesprzeć moje marzenie przy tej okazji. I co dalej? Nałożę sobie szybciuteńko jeszcze, popatrzcie jak brwi się od razu zmieniły. Ta kredka, którą to zrobiłam, jest po prostu cudna. Szybciuteńko podkreślam oczy, żeby przejść do szminki. Najlepsza jest krótka sukienka. Dobra. Bach. I już zaraz szmineczka. Ciekawa jestem, czy w komentarzach będzie. Biorę obie, biorę obie, biorę obie. Coś czuję, że tak będzie, dziewczyny, jak je zobaczycie. Czekajcie, szukam tuszu, już, już, już. Coś, czasem to światło mi takie różne psoty robi. Szybciutko jeszcze tylko tusz. Przy okazji powiem, że to jest tusz dla wszystkich tych, którym się ciapie, odbija. Szczególnie zimą teraz na śniegu. Deszczu. Wilgoć w powietrzu. Roztopy. Zwróćcie na niego, dziewczyny, uwagę. Nazywa się Fanorama. Na moim profilu głównym możecie zobaczyć link, kliknąć w link do wszystkich produktów, które używam, bo są one marki Mary Kay. Moje najlepsze kosmetyki ever. Ponadto ten tusz fajnie dociera do wszystkich zakamarków. Czyli dla wszystkich osób, które mają głęboko osadzone oczy, albo króciutkie rzęski, albo opadającą powiekę. Tutaj na zakończeniu ma też takie włoski, którymi sobie można fajnie wyciągnąć. Dobra, to tak przy okazji. Anna udostępniła live. Ojejku, dziękuję Ania. Ojej, dziewczyny. Jakie to miłe. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Jakie mi się rzęsy zrobiły. Nie. Dziewczyny i usta. Są usta, zaraz usta. Przybliżę tylko, żebyście zobaczyły, jak to fajnie, szybko, sprytnie się podziało. I usta. Dobra. Aha, jeszcze przed ustami zawsze sobie majdam i Wam polecam wszystkim, dziewczęta, bo naprawdę jak to odkryłam, to po prostu zachwyciłam się. Jaka różnica. Majdam sobie pudrem rozświetlającym. I teraz, tadam, tadam, dziewczyny, najpierw taka natural confidence, czyli naturalna pewność. Self-confidence to z angielskiego pewność siebie. Dziewczyny, popatrzcie, co tu się dzieje. Ona jest w kształcie serca, więc jeśli chodzi o atmosferę świąt, sercowość i w ogóle miłość wszechobecną, to popatrzcie, jak pięknie się wpisuje w atmosferę
świąt nadchodzących. Zaraz zobaczycie jej rezultat na moich ustach. Użyję do niej konturówki o zgaszonym różu, ponieważ zawsze polecam używanie konturówki do szminki, chociaż akurat ta szminka jest bardzo precyzyjna, więc można i bez, i z. Ja użyję z, bo uwielbiam. Dlatego, że zrobiłam tutaj rozświetlenie i gdy teraz nałożyłam piękny kontur, to to rozświetlenie się jeszcze bardziej wyraziste staje. I uwaga, nakładam szminkę. Piszcie w komentarzu. Chcę ją mieć, chcę ją mieć, chcę ją mieć. Jest moja, dziewczyny. Patrzcie, co się tu dzieje. Jak ona się nakłada. Ja się przybliżę celowo. Patrzcie, jakie jest krycie. Coś niebywałego. Patrzcie, też w ogóle można zobaczyć, jaka jest piękna gra światła, gdy dodałam ten puder rozświetlający tutaj. Spójrzcie, jaka ona jest śliczna, satynowa. Tak miło jest ją mieć na ustach. Tak po prostu, kurczę, to jest takie uczucie jak ta najlepsza, najwygodniejsza, najbardziej seksowna sukienka, że jak idziesz ulicą, to się za tobą oglądają wszyscy i czujesz się wyśmienicie. Tak jest w tej szmince. Dosłownie idziesz ulicą i czujesz się jak milion dolarów. I to jest kolor dziewczyny. Moja ulubiona, o, piszę w blasku gwiazd, jak miło, piszcie dziewczyny, jeśli ją znacie. To jest Natural Confidence, popatrzcie jak wpływa na pewność siebie, na pewność zachowania, na to poczucie, że jestem milion dolarów, tak? Więcej to w ogóle, co to jest milion dolarów przy wartości człowieka. Przechodzę do kolejnej, bo są ich dwie dziewczyny. Wspomniałam, że dwie. Jestem ciekawa, kto napisze. Chcę obie, chcę obie, chcę obie. Cena katalogowa to 90 zł, dziewczyny. I uwierzcie, że warto. Na dodatek... Jezu, czy ja mam wacik? Na dodatek, słuchajcie, na dodatek z każdej... Od każdej szminki 1 dolar jest przeznaczany na fundację One Day przez Mary Kay. Na fundację One Day, która się opiekuje młodzieżą w domach dziecka. Dokładnie na przywrócenie równowagi psychologicznej, psychicznej, więc na terapię. Dziewczyny, szukam wacika, żeby przejść do drugiej. I coś mi się wydarzyło dziwnego, że nie mam. Dobra, zmyję albo nie. Dobra, mam ściereczkę, ale aż mi żal, nie? Żal mi. Dobra, i druga, że tylko wyschły mi usta. Gdyż ponieważ, jak mówi koleżanka ze studiów, moja, gdyż ponieważ drugi kolor to będzie, tada, konturówka w kolorze czerwieni, a szminka zaraz zobaczycie. W ogóle ta konturówka to jakieś cuda niepojęte totalnie. Jest tak piękna. Na święta, czerwień. To nic, że krzywo. Bo już patrzę na czas.
dziewczyny, mój drugi ukochany kolor ever. Ta-dam! Popatrzcie, jaki róż w sercu. I patrzcie, jak się nakłada. Patrzcie, jaki śliczny jest. I jak się równo, ładnie nakłada. Dla odmiany nałożyłam połowę. Jakie krycie niesamowite. Precyzja w nakładaniu. Dziewczyny, mi trochę nie wyszło, bo już tak się spieszę. O, już jest dobrze. Po prostu. Jesteśmy w tygodniu przedświątecznym, więc obowiązków masa. Dlatego też przyspieszenie w nagraniu. Ale popatrzcie, jaki piękny jest ten róż. No, mogłam nałożyć to lepiej. Ale kolor widać. Ania jest. O, jak miło. Dziewczyny, to są dwie ulubione moje z tej serii. Jest jeszcze trzecia, która jest bardzo ciemnym, ciemną czerwienią. Bardzo ciemną. Ja pokażę tu. O, przepiękna również. Już dla tych, które już obcują z takimi mocnymi kolorami. Ale w tym kolorze, w tym pinku i w tym nudzie to po prostu jestem zakochana totalnie. Wybaczcie, że tak nierówno. Może sobie poprawię trochę, bo pojadę na miasto. Wiecie, jak się człowiek spieszy. Bo jak słyszy ciągle krytykę, że za długo gada. To potem chce krócej, a już jest lepiej. I wszyscy na tym cierpią. Dziewczyny, piszcie, czy chcecie obie, czy chcecie trzy. Piszcie, co o tym myślicie, czy Wam się podoba, czy widzicie u siebie takie usta na święta. Uczucie jest dosłownie genialne, takiej satyny na ustach totalnie, więc można podbijać świat serca. Cały czas mam komunikaty, że utracono łączność, więc nie wiem, czy jestem, czy się nadaje, czy nie. Jeśli tak, to dziękuję, że jesteście, że obserwujecie. Zachęcam, można wejść na mój profil i zaobserwować. Wtedy Wam się będą wyświetlać powiadomienia za każdym razem, jak będę nadawać i będziemy ciągle w kontakcie. Babcia, peruka Ci się przetłuściła, pisze ktoś z profilu psycholog. Dziękuję za super komentarz. No, nie wiem, czy jesteś z zawodu psychologiem, czy to tylko taki nikt tutaj, ale przyjmuję, cóż. Cudownego dnia dla wszystkich, uciekam. Miejcie wspaniały przedświąteczny czas. I wszystkie z Was, dziewczyny, które jesteście zainteresowane, nie znacie marki Mary Kay, nie macie swojej konsultantki w swoim otoczeniu, chcecie poznać, zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 515-663-875. 515-663-875. Dziękuję za cudny komentarz, że jestem bardzo pozytywna. Wszyscy jesteśmy, tylko czasami okoliczności nas przytłaczają. Ale kiedy zrozumiemy, że to my decydujemy, co okoliczności z nami robią i podejmujemy świadome decyzje o świadomych wyborach naszej reakcji na wydarzenia, to wtedy tworzymy swój